W wieku 93 lat zmarł były prezydent Izraela Shimon Peres. Trafił on do szpitala 2 tygodnie temu po udarze mózgu. We wtorek stan Peresa nagle się pogorszył. Shimon Peres pełnił wiele państwowych funkcji. Był prezydentem Izraela, dwukrotnie premierem oraz ministrem w 12 rządach. W 1994 roku wspólnie z przywódcą Palestyńczyków Yasserem Arafatem został laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Rząd może zlikwidować nawet 300 szkół wyższych. Pomysł ma uderzyć w gorsze uczelnie, ale dzięki temu pomóc tym lepszym. Minister Gowin chce, aby wykładowców mogły wliczać do kadry tylko te uczelnie, które są ich pierwszym miejscem zatrudnienia. Uczelnie, na których wykładowcy tylko dorabiają, nie mogłyby podawać ich jako swoich pracowników. W wyniku tych zmian wiele mniejszych szkół z powodu braku minimum kadrowego musiałoby zlikwidować niektóre kierunki, a nawet i całe uczelnie. Dzięki likwidacji części mniejszych szkół zyskają te większe. To do nich trafi więcej studentów. Komitet Obrony Demokracji odebrał Europejską Nagrodę Obywatelską. Została ona ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku dla uhonorowania Europejczyków za działalność na rzecz promowania wartości europejskich. W tym roku nagrodę przyznano 50 osobom i organizacjom z całej Unii Europejskiej. W Warszawie posłanka do Parlamentu Europejskiego Róża Thun wręczyła nagrodę dla KOD-u. Legia Warszawa po raz drugi grała w tegorocznej fazie grupowej Ligi Mistrzów i po raz drugi przegrała. Tym razem uległa w Lizbonie tamtejszemu Sportingowi 0-2. W innym meczu grupy F Borussia Dortmund zremisowała 2-2 z Realem Madryt. Dzięki temu wicemistrzowie Niemiec prowadzą w tabeli, mając tyle samo punktów co królewscy. Trzecie miejsce zajmują piłkarze z Lizbony, którzy dzięki zwycięstwu nad Legią zarobili pierwsze punkty w tym sezonie Ligi Mistrzów.